Marylu, czy mogę skoczyć do Diany na jedną chwileczkę? Spytała Ania pewnego wieczora zimowego, pędząc bez tchu z facjatki do kuchni. Nie widzę powodu, dla którego masz wyjść z domu podczas ciemnej nocy, zauważyła Maryla. Ze szkoły wracałaś razem z Dianą i dobre pół godziny stałyście w śniegu, mieląc jak najęte. Cóż to za ważna sprawa was znowu niepokoi? Ależ Diana musi się ze mną zobaczyć, błagała Ania. Chce mi coś ważnego powiedzieć. A skąd ty wiesz o tym? Bo właśnie dała mi sygnał ze swego okna. Wynalazłyśmy sposób porozumiewania się za pomocą świecy i arkusza papieru. Stawiamy zapaloną świecę na oknie i powiewamy nad nią tam i z powrotem o arkuszem papieru. Pewna ilość ruchów oznacza taką, a taką wiadomość. Był to mój pomysł, Marylu. No, domyśliłam się tego natychmiast, odrzekła Maryla. I jestem pewna, że w najbliższym czasie zapruszycie ogień tym głupim sygnalizowaniem. Ach nie, Marylu, jesteśmy bardzo uważne. A to taka przyjemna rozrywka. Dwa ruchy znaczą, czy jesteś w domu. Trzy znaczą tak, cztery zaś nie. Pięć wyraża, przyjdź czym prędzej, muszę ci coś ważnego powiedzieć. I Diana w tej chwili sygnalizowała pięć. Drżę z ciekawości dowiedzenia się, o co chodzi. A więc nie drżyj dłużej, rzekła Maryla ironicznie. Możesz pójść, lecz masz wrócić za 10 minut. Ania pamiętała o tym nakazie i powróciła w oznaczonym czasie, pomimo że zapewne żaden śmiertelnik nie uwierzyłby, ile wysiłku ją kosztowało zamknięcie rozmowy w terminie 10-minutowym. Ach, Marylu, proszę sobie tylko wyobrazić, jutro są urodziny Diany. Otóż pani Barry pozwoliła jej zabrać mnie ze sobą wprost ze szkoły, abym u nich pozostała na noc. Kuzynostwo jej przyjeżdżają z Newbridge wielkimi saniami, aby pójść jutro na koncert do klubu dyskusyjnego. Zabiorą też Dianę i mnie. Rozumie się, jeśli Maryla pozwoli. Ale Maryla pozwoli, prawda? Jestem taka wzruszona. No, uspokój się. Nie pójdziesz do Barrich, Aniu. Zdrowiej ci będzie, jeśli się prześpisz w domu we własnym łóżku. A co się zaś tyczy koncertu, to jest bardzo niemądry pomysł, bo dziewczynki w twoim wieku nie chodzą jeszcze na koncerty. Jestem pewna, że klub dyskusyjny to bardzo przyzwoita instytucja, broniła się Ania. Nie przeczę temu. Lecz nie pozwolę, byś po koncercie późno wracała i chodziła spać gdzie indziej niż w domu. Ładna zabawa dla dzieci. Dziwi mnie bardzo, że pani Barry pozwala na to Dianie. Ależ to taka wyjątkowa sposobność, prosiła Ania bliska płaczu. Urodziny Diany są tylko raz do roku. Przecież urodziny to niezwykła rzecz, Marylu. Prissy Andrews będzie deklamowała coś wyjątkowo pięknego. Koleżanki moje mówiły, że to bardzo moralny poemat, Marylu. Z pewnością wpłynąłby na mnie jak najlepiej. Chór zaś odśpiewa cztery wspaniałe, wzruszające pieśni, prawie równie wzniosłe jak hymny. Nawet pastor weźmie udział. Tak, naprawdę, on nas przywita. Będzie to rodzaj kazania. Droga, kochana Marylu, czy będę mogła pójść? Czyś nie słyszała mojej odpowiedzi, Aniu? Zdejmij obuwie i pójdź spać. Godzina 8 już wybiła. Jeszcze jedna uwaga, Marylu, rzekła Ania, próbując ostatniego środka przekonania swej opiekunki. Pani Barry powiedziała Dianie, że pozwoliłaby nam spać w gościnnym pokoju. Czy Maryla wyobraża sobie zaszczyt, jakiego dostąpiłaby sierota Ania, śpiąc w łóżku przeznaczonym dla gości? Potrafisz żyć i bez tego wielkiego zaszczytu. Idź już spać, Aniu, i nie mówmy więcej w tej sprawie. Kiedy Ania zalana łzami smutnie wracała na facjatkę, Mateusz, który choć zdawało się, iż drzemał,
wysłuchał całej tej rozmowy, otworzył oczy i rzekł tonem stanowczym: a mnie się wydaje, powinnaś pozwolić Ani pójść na koncert, Marylu. Twarz Maryli przybrała na kilka sekund wyraz nie do opisania. Po czym, poddając się widocznie konieczności, rzekła surowo: owszem, może pójść, jeśli ci ta sprawa nie daje spokoju. W tej chwili Ania wybiegła z alkówki, w której zajęta była zmywaniem, trzymając mokrą ściereczkę w ręce. Ach, Marylu, Marylu, powtórz te błogosławione wyrazy raz jeszcze. Uważam, że jednorazowe powiedzenie wystarczy. Jest to sprawa Mateusza. Ja umywam ręce od wszystkiego. Na program tego wieczoru składał się dla Ani szereg wzruszeń, z których, jak zapewniała Dianę, każde następne było silniejsze niż poprzednie. Kiedy Prissy Andrews w pąsowej, jedwabnej bluzce ze sznurkiem pereł na białej, okrągłej szyi, ze świeżymi goździkami we włosach, wieść niosła, że nauczyciel posyłał po niedaleko za miasto, weszła na estradę i zadeklamowała: co zaszło w ową ciemną noc, gdy żaden promień światła nie mógł się przedrzeć poprzez zmrok, Ania drżała z przejęcia i natężenia uwagi. Kiedy chór śpiewał pieśni cherubinów, Ania spoglądała w sufit, jakby tam widziała grupę aniołków. Kiedy Tomek Sloan głosem i ruchami naśladował głupiego Tomka na jarmarku, Ania śmiała się tak serdecznie, że siedzący obok musieli się także śmiać, pomimo że dowcip i humor tej farsy wcale nie należał do najlepszych. Wreszcie, gdy pan Philips w monologu Marka Antoniusza wobec trupa Cezara nadawał swemu głosowi najbardziej rozdzierające dźwięki, spoglądając w końcu każdego zdania na Prissy Andrews, Ania czuła, że potrafiłaby zerwać się i przyjąć udział w buncie, gdyby choć jeden rzymski obywatel stanął na jego czele. Znalazł się jednakże pewien numer programu, który nie potrafił wzbudzić jej zajęcia. Gdy Gilbert Bliss zaczął deklamować, Ania wydobyła z kieszeni jakąś książkę i nie słuchając go zagłębiła się w czytaniu. Pozostała też sztywna i nieruchoma, gdy skończył mówić, pomimo że Diana klaskała w dłoni, aż w uszach huczało. O 11:00 dziewczynki powróciły do domu znużone i syte wrażeń, z głębokim przeświadczeniem, że będą jeszcze mogły gawędzić o mile spędzonym wieczorze. Ciemno było i cicho. Dom wydawał się pogrążony we śnie. Stąpając cichutko na palcach, wsunęły się do szerokiego, a długiego korytarza, skąd jedne drzwi prowadziły do gościnnego pokoju. Panowało tam mile ciepło i słabe światło wygasającego na kominku ognia. Rozbierzmy się tutaj, rzekła Diana. Tu tak ciepło i przyjemnie. Czyż nie był to rozkoszny wieczór? Westchnęła nagle Ania. Jak to musi być miło wstępować na estradę. Diano, czy nas zaproszą kiedy na deklamatorki? Ach, z pewnością, nieraz. Proszą zawsze starszych uczniów i uczennice. Gilbert Bliss występuje często, a jest tylko o 2 lata starszy od nas. Ach, Anio, jakże mogłaś udawać, że go nie słuchasz? Kiedy doszedł do zdania: jest tu inne dziewczę, nie siostra, patrzył wtedy wprost na ciebie. Diano, wyrzekła Ania z dumą, jesteś bez wątpienia moją serdeczną przyjaciółką. Lecz nawet tobie nie wolno mówić ze mną o tej osobie. Czy jesteś gotowa? Możemy się już położyć? Ścigajmy się. Kto będzie pierwszy w łóżku? Myśl ta spodobała się Dianie. I w mgnieniu oka dwie małe postacie w białej nocnej bieliźnie pomknęły poprzez długi korytarz, uchyliły przedtem cichutko drzwi gościnnego pokoju i wpadły prawie jednocześnie na szerokie, wielkie łóżko. Ale nagle coś poruszyło się pod nimi, rozległo się ciężkie westchnienie, stłumiony okrzyk
i ktoś przyduszonym, zagniewanym głosem zawołał: na litość boską! Ania i Diana nie wiedziały wcale, w jaki sposób wyskoczyły z łóżka i wypadły z pokoju. Wiedziały jedynie, że po owym w przerażeniu odbytym galopie znalazły się drżące w pokoiku na górze. Ach, któż to był? Co to było? Szepnęła Ania, szczękając zębami z zimna i ze strachu. Była to ciotka Józefina, rzekła Diana, dusząc się od śmiechu. Ach, Aniu, ciotka Józefina! Skądże ona się tam wzięła? Jestem pewna, że będzie wściekła. To naprawdę coś nadzwyczajnego. Czyś ty kiedy słyszała o tak zabawnej przygodzie? A któż to jest ciotka Józefina? Ciotka ojca, mieszkająca w Charlottetown. Jest niezmiernie stara. Zapewne ma przeszło 70 lat. I nie mogę sobie wcale wyobrazić, żeby kiedykolwiek była dzieckiem. Oczekiwaliśmy jej odwiedzin, ale jeszcze nie teraz. Jest bardzo surowa, ogromnie wymagająca i jestem pewna, że urządzi straszną awanturę z powodu tego, co się stało. A trudno. Musimy się położyć spać obok Mimi. Nie masz pojęcia, jak ona we śnie kopie. Panna Józefina Barry nie zjawiła się nazajutrz przy pierwszym śniadaniu, ale pani Barry uśmiechnęła się życzliwie ku dziewczynkom. No i cóż, dobrzeście się bawiły wczoraj wieczorem? Chciałam zaczekać, aż powrócicie, aby was uprzedzić, że ciotka Józefina przyjechała i będziecie musiały pójść spać na górę. Ale byłam tak znużona, że nie wytrzymałam i musiałam się położyć. Sądzę, żeście nie przeszkodziły ciotce, Diano. Diana zachowała dyskretne milczenie, lecz poprzez stół zamieniła z Anią porozumiewawczy uśmiech. Ania natychmiast po śniadaniu pośpieszyła do domu i w ten sposób pozostała w błogiej nieświadomości co do burzy domowej, jaka się po południu rozigrała nad głowami rodziny Barrych. Dowiedziała się o tym dopiero od pani Lindy, do której Maryla wysłała ją z jakimś poleceniem. Słyszałam, żeście z Dianą napędzili śmiertelnego strachu tej biednej starej pannie Barry, rzekła pani Lindy surowym głosem, lecz z ironicznym błyskiem oczu. Pani Barry wstąpiła tu do mnie przed 5 minutami, jadąc do Carmody. Jest niezmiernie zmartwiona tą całą sprawą. Panna Barry była w strasznym humorze, gdy dziś rano przyszła na śniadanie. A mogę cię zapewnić, że zły humor panny Józefiny Barry to nie żarty. Z Dianą nie chcę wcale mówić. Nie była to wina Diany, rzekła Ania smutnie. Była to moja wina. Ja wpadłam na pomysł ścigania się, kto pierwszy będzie w łóżku. O, domyślam się tego, rzekła pani Lindy z triumfem nieomylnego proroka. Wiedziałam, że to był pomysł twojej mózgownicy. Tak, tak. Dobrego naważyłyście piwa. Stara panna Barry przyjechała z zamiarem pozostania przez cały miesiąc, ale oto oświadczyła, że nie zatrzyma się ani godziny dłużej, lecz wróci do miasta już jutro, pomimo niedzieli i innych względów. Byłaby odjechała nawet dziś jeszcze, gdyby mieli wolne konie. Obiecywała płacić za lekcje muzyki Diany, ale teraz mowy być o tym nie może. Nic nie uczyni dla takiej dzikiej kozy. Wyobrażam sobie, co się tam działo dziś rano. Panna Barry jest bogata i rodzina pragnęłaby żyć z nią w zgodzie. A pani Barry nie zwierzała mi się z tym, co prawda, ale zbyt dobrze znam naturę ludzką, bym nie rozumiała się na rzeczy. Ach, jakaże ze mnie nieszczęśliwa istota, skarżyła się Ania. Z mojego powodu doznają przykrości moi najserdeczniejsi przyjaciele. Ci, dla których gotowa byłabym własnej krwi utoczyć. Czy pani mogłaby mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteś zbyt wielki czpiot i nie zastanawiasz się wcale. Nie zastanawiasz się ani na chwilę,
gdy ci jaki pomysł strzeli do głowy, czy należy tak postąpić, czy też nie. No, ależ to właśnie jest najprzyjemniejsze, zaprotestowała Ania. Nagle zaświta ci w mózgu jakaś myśl niezwykła i natychmiast pragniesz ją w czyn wprowadzić. Jeśli się nad nią zastanowisz, choć chwilkę, to cała przyjemność pryśnie. Czy pani nigdy nie doznawała czegoś podobnego? Nie. Pani Lindę nie znała podobnych wrażeń. To też poważnie potrząsnęła głową. Należy się nauczyć zastanawiać, Aniu. Powinnaś pamiętać o przysłowiu. Spójrz, zanim skoczysz. Szczególnie do łóżka w gościnnym pokoju. I pani Linda roześmiała się ze swego łatwego dowcipu. Lecz Ania pozostała przygnębiona. Nie widziała nic śmiesznego w sytuacji, która wydawała jej się bardzo poważną. Pożegnawszy panią Lindę, udała się poprzez zamarzłe pole ku sosnowemu wzgórzu. Diana spotka ją we drzwiach kuchni. Czy ciotka Józefina była bardzo obrażona o to, co się stało? Spytała szeptem. O tak! Odszepnęła Diana, tłumiąc śmiech i rzucając poza siebie trwożliwe spojrzenie ku zamkniętym drzwiom bawialki. Po prostu skakała ze złości. A jak strasznie urągała mi, twierdząc, że jestem najgorzej wychowaną dziewczyną, jaką kiedykolwiek w życiu spotkała. I że rodzice moi powinni się wstydzić mojego postępowania. Powiedziała też, że nie pozostanie u nas dłużej, z czego ja się bardzo cieszę, ale rodzice są zmartwieni. Dlaczego nie wyjawiłaś, że to wszystko stało się z mojej winy? Spytała Ania. Czyż mogłaś przypuszczać, że uczynię coś podobnego? Spytała Diana oburzona. Nie jestem plotkarką, a w tym wypadku zawiniłam tyleż, co i ty. A więc ja sama pójdę jej to powiedzieć, rzekła Ania rezolutnie. Diana osłupiała. Aniu, nigdy w życiu, ona cię zje żywcem. Nie strasz mnie. Ja i tak jestem przerażona, błagała Ania. Wolałabym się znaleźć w lwiej paszczy, ale muszę tak postąpić. Była to moja wina i powinnam wyznać prawdę. Szczęściem przywykłam wyznawać i nabrałam doświadczenia w tym kierunku. No więc dobrze. Ciotka jest w bawialnym pokoju, rzekła Diana. Możesz tam wejść, jeśli chcesz. Któż ty jesteś? Spytała panna Józefina Barry bez ceremonii. Jestem Ania z Zielonego Wzgórza, odpowiedział mały gość, składając ręce we właściwy sobie sposób. I przyszłam wyznać, proszę pani. Wyznać? Co takiego? Że to była moja wina, iż wskoczyłyśmy tej nocy do pani łóżka. Był to mój pomysł. Jestem pewna, że Dianie nigdy nic podobnego nie wpadłoby do głowy. Diana jest po pańsku wychowaną dziewczynką, proszę pani. To też pani nie powinna się na nią gniewać. O, nie powinnam. Wszakże Diana co najmniej wzięła udział w tych figlach. Ależ to były tylko żarty, nalegała Ania. Sądzę, że pani zechce darować nam winę, skoro się tłumaczymy i prosimy o przebaczenie. A przede wszystkim niechże pani będzie o tyle dobra i wybaczy Dianie oraz pozwoli jej brać lekcje muzyki. Diana cieszyła się tak bardzo myślą o tych lekcjach. A ja wiem najlepiej, co to znaczy cieszyć się nadzieją czegoś, a doznać potem zawodu. I jeśli pani chce koniecznie się na kogoś gniewać, no to proszę gniewać się na mnie. W dzieciństwie tak bardzo przywykłam do tego, że się ze mną surowo i niesprawiedliwie obchodzono, że potrafię znieść to daleko łatwiej niż Diana. Podczas gdy Ania tak rozprawiała, surowy wzrok starej panny Barry złagodniał nieco i zamigotały w nim błyski lepszego humoru. Pomimo to mówiła ostrym tonem. Sądzę, że nie tłumaczy was wcale, iż były to tylko żarty.
W czasach, gdy ja byłam młoda, dziewczynki nie pozwalały sobie na tego rodzaju figle. Nie wiesz wcale, moje dziecko, co to znaczy po długiej i uciążliwej podróży zostać rozbudzoną z miłego snu przez dwie dziewczyny, spadające na ciebie jak dwa wielkie kloce. Nie wiem tego, lecz mogę sobie wyobrazić, rzekła Ania skwapliwie. Jestem pewna, że to było niezmiernie przykre uczucie. Ale teraz niechże pani zechce nas zrozumieć. Czy pani posiada trochę wyobraźni, panno Barry? Jeśli tak, proszę na chwilę znaleźć się na naszym miejscu. Nie miałyśmy pojęcia o tym, że ktoś leży w łóżku. Więc same doznałyśmy śmiertelnego strachu. Wrażenie było naprawdę straszne. Oprócz tego minęła nas przyjemność spania w gościnnym pokoju, mimo że to nam zostało przyrzeczone. Przypuszczam, że pani przywykła sypiać w gościnnych pokojach, ale proszę sobie wyobrazić, jakby pani odczuła podobne rozczarowanie, gdyby pani była biedną sierotą, która nigdy w życiu nie zaznała takiego zaszczytu. Gniew panny Barry już stopniał. Roześmiała się. A śmiech jej wywołał u Diany, czekającej w niewymownej trwodze za drzwiami na rezultat rozmowy, głębokie westchnienie ulgi. Lękam się, że wyobraźnia moja jest nieco zaśniedziała. Tak dawno nie miałam z nią do czynienia, rzekła panna Barry. Jednakże sądzę, że potrafiłabym cię zrozumieć. Wszystko zależy od punktu widzenia. Usiądź przy mnie na chwilę i opowiedz trochę szczegółów o sobie. Żałuję bardzo, że nie mogę tego uczynić, rzekła Ania stanowczo. Porozmawiałabym z panią bardzo chętnie, bo mi się pani wydaje niezmiernie zajmującą osobą. I kto wie, czy pani nawet nie okazałaby się pokrewną mi duszą, pomimo że sądząc z pozoru zdaje się być inaczej. Ale muszę wracać do domu, do panny Marley Cuthbert. Jest to bardzo zacna osoba, która mnie przygarnęła, aby się zająć moim wychowaniem. Czyni, co tylko jest w jej mocy, lecz jest to bardzo niewdzięczne zadanie. Niechże pani nie przypisuje jej winy za to, że wskoczyłam do pani łóżka. Lecz zanim odejdę, pragnęłabym wiedzieć, czy pani wybaczy Dianie i zechce pozostać w Avonlea tak długo, jak pierwotnie zamierzała. No, przypuszczam, że zostanę, o ile ty będziesz mnie odwiedzała od czasu do czasu, rzekła panna Barry. Tegoż wieczora panna Barry ofiarowała Dianie srebrną bransoletkę i oświadczyła starszym członkom rodziny, że rozpakowała swój kufer. Postanowiłam zostać, aby się bliżej zapoznać z tą małą mieszkanką Zielonego Wzgórza, rzekła otwarcie. Bawi mnie to dziecko, a w moim wieku rzadko kto mnie potrafi już zabawić. Panna Barry spędziła u swej rodziny zapowiedziany miesiąc, a potem zabawiła jeszcze dłużej. Była przyjemniejszym gościem niż kiedykolwiek, gdyż Ania dbała o jej dobry humor. Zaprzyjaźniły się bardzo. Wyjeżdżając i żegnając się za nią, panna Barry zapowiedziała: pamiętaj, Aniu, dziecino moja, gdy przyjedziesz do miasta, musisz mnie odwiedzić, a zaproszę cię do mego najwspanialszego gościnnego pokoju. A jednak pomimo wszystko panna Barry była pokrewną duszą, zwierzała się Ania Maryli. Sądząc z pozoru, trudno było to przypuszczać, a jednak tak samo było i z Mateuszem. Pokrewne dusze nie są tak rzadkie, jak pierwotnie sądziłam. Jak to dobrze, że spotyka się ich tak wiele na świecie. I znowu zawitała wiosna na Zielone Wzgórze. Piękna, choć kapryśna i ociągająca się kanadyjska wiosna. Zwlekała cały kwiecień i maj, wysyłając na przemiany dni chłodne lub cieple,
o purpurowych zachodach słońca i cudach zmartwychwstania natury. Tak mi żal ludzi mieszkających w krajach, gdzie nie ma konwalijek, mówiła Ania. Diana twierdzi, iż posiadają zapewne coś lepszego, ale czyż może istnieć coś piękniejszego niż konwalijki? Jak Marla sądzi? Przecież nie. I Diana mówi, że jeśli nie znają konwalijek, to i nie tęsknią za nimi. Ale mnie to właśnie wydaje się najsmutniejsze. Uważam, że byłoby wprost tragicznie nie znać ich i nie tęsknić do nich. Czy Marla wie, jak ja sobie wyobrażam, czym są konwalijki? Sądzę, że muszą to być duszyczki kwiatów, które zwiędły poprzedniego lata i tutaj znalazły swój raj. Ale też spędziliśmy dziś rozkoszne popołudnie, Marylu. Jedliśmy podwieczorek w zacisznym parowie, porosłym mchami niedaleko starej studni. Cóż to za romantyczne miejsce. Karolek Sloan wyzwał Artura Gillis, aby przeskoczył rów. I Artur był zmuszony to uczynić, bo wszakże nie mógł nie przyjąć wyzwania. Nikt w szkole nie ważyłby się odmówić. Wyzwanie jest u nas bardzo w modzie. Pan Phillips oddał wszystkie zebrane przez siebie kwiaty Prissy Andrews i wyraźnie słyszałam, jak wyrzekł. Słodkie dla słodkiej. Wyrażenie to wyjęte było z książki, wiem dobrze, ale bądź co bądź dowodzi, że posiada on trochę polotu, jeśli potrafi je odpowiednio zastosować. Mnie także ofiarował ktoś wiązankę konwalijek, lecz odrzuciłam je z pogardą. Nie mogę powiedzieć imienia tej osoby, bo uroczyście przyrzekłam, że imię to nigdy nie przejdzie przez moje usta. Uwiliśmy wianki z zebranych kwiatów i przystroiliśmy nimi nasze kapelusze, a kiedy nadeszła chwila powrotu do domu, ruszyliśmy, śpiewając głośno, para za parą, wielkim gościńcem, z wiązankami i wieńcami w rękach. Ach, jakież to było wspaniałe! Wszyscy mieszkańcy dworku pana Sloan wybiegli, by się nam przypatrzeć, a każdy spotkany na drodze zatrzymywał się i spoglądał za nami. Zwracaliśmy powszechną uwagę. No nic dziwnego. Małoż jest gapiów, zauważyła Maryla. Po konwalijkach nastąpiły fiołki i cała dolina fiołków pokryła się nimi. Ania dążyła pośród nich do szkoły, ostrożnie stąpając i obejmując je wzrokiem pełnym miłości, jak gdyby chodziła po poświęconej ziemi. Nieraz, zwierzała się Dianie, kiedy przechodzę tędy, najzupełniej mi jest obojętne, czy Gil, czy ktokolwiek inny w klasie zajmie pierwsze miejsce. Lecz kiedy jestem w szkole, doznaję zupełnie innych uczuć i staję się znowu ambitną. Takie to są we mnie dwie rozmaite Anny. Nieraz przychodzi mi na myśl, że dlatego zapewne jestem takim niespokojnym duchem. Jeśli byłabym tylko jedną Anią, życie płynęłoby mi wprawdzie daleko spokojniej, lecz ani w części tak zajmująco.